Zapraszamy widzów internetowej telewizji Czewa TV na Festiwal Działań Performatywnych OFF Sceniczny, który odbędzie się w Willi Generała, między innymi w Centrum Promocji Młodych 13 i 14 kwietnia. To trudne zareklamować sztukę performance, która nie jest bardzo widowiskowa, jest taka dosyć cichutka w swojej naturze. Gdzieś znajduje się na pograniczu teatru, sztuk wizualnych. Nie jest na co dzień na pierwszych stronach gazet, ale jest czymś niesamowitym, wartym uwagi i czymś, co trzeba przeżyć koniecznie. To już drugie podejście w Częstochowie do sztuki performatywnej, prawda, Aniu? No tak, drugie. Udało się po sześciu latach wrócić do formuły festiwalu performance. Udało się zaprosić nowych artystów, bo skład tegorocznego festiwalu jest zupełnie nowy, poza znaną już i występującą na pierwszej edycji festiwalu Sukom OFF. Bo i Janusz Bałdyga, i Michał Bałdyga, i Angelika Wojtuch, Dariusz Fodczuk, to ludzie, którzy z tego co ja wiem, w Częstochowie nie pokazywali się nigdy. Będzie też międzynarodowo. Będzie międzynarodowo, będzie Michał Iłata, będzie Jura Bilej i Pawlo Kowacz z Ukrainy, Michał Iłata z Japonii, aczkolwiek mieszkająca już od kilku lat w Polsce i eksplorująca dosyć mocno taką dziedzinę, czy jakby taki kierunek performance buto. No i chyba musimy uprzedzić widzów, publiczność, która się zjawi, że my nawet nie wiemy, czego się można spodziewać, że to jest totalnie, są ramy, ale to będzie mocno nieprzewidywalne. Tak, ramą jest performance, ale wybierając i konsultując się, czy kontaktując z artystami, nie narzucałam im w żaden sposób formy, nie wypytywałam nawet zbyt szczególnie, co chcą pokazać. Bardzo mocno im ufam i wierzę w to, że pokażą coś, czego w Częstochowie nie było na pewno i że zachęcą w ten sposób odbiorców do kontemplowania i szerszego, wnikliwego uczestniczenia w takich działaniach, jakimi są performance. Czyli uda nam się odczarować performance w Częstochowie. Mam nadzieję. Zaczniemy gadać o nim wszyscy. Mam nadzieję. Zapraszamy. Zapraszamy.